Ostatnio w Suwałkach duża debata o wprowadzeniu suwalskiej karty mieszkańca. Docelowo ma wchłonąć inny suwalski program, już znany. Mam tu na myśli Suwalską Rodzinę Plus. Program funkcjonuje w Suwałkach od 5 lat, a efekty? No tak, podsumowujemy ten kolejny rok funkcjonowania programu Suwalska Rodzina Plus. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jakby w ramach tego programu zostało złożonych już ponad 1100 wniosków. Ponad 5,5 tysiąca suwalczan korzysta z tego programu. To bardzo dużo, to blisko 8% mieszkańców naszego miasta. Także widzimy, jakby, jak duża jest popularność tego programu. Kwota ulg, która została udzielona mieszkańcom, to w zeszłym roku to jest prawie ćwierć miliona złotych. To były ulgi z różnego tytułu, właśnie i z zakresu korzystania z oferty ośrodka sportu i rekreacji. Tutaj były największe ulgi, ponad 85 tysięcy złotych w sumie, czyli mówiąc po prostu, czyli wejścia na basen, wejścia na siłownię. Kolejną grupą, jakby tu najbardziej liczną, to są ulgi związane z korzystaniem z komunikacji miejskiej. Tutaj prawie 60 tysięcy złotych te ulgi wyniosły. No i te ulgi pomniejsze, czyli z tytułu korzystania właśnie z muzeum, czy z oferty Suwalskiego Ośrodka Kultury, czy też również przedszkoli miejskich. I ten program faktycznie ewaluuje w Suwalską Kartę Mieszkańca, która będzie w najbliższym czasie wprowadzana. Natomiast warto też podkreślić, że program Suwalska Rodzina Plus w ciągu tych prawie 5 lat funkcjonowania, to łączne ulgi w ramach tego programu przyznane mieszkańcom naszego miasta, to jest prawie 900 tysięcy złotych. Także ta kwota naprawdę pokaźna, która została w portfelach mieszkańców naszego miasta, tych, których właśnie mają tą trójkę i więcej dzieci. I myślę, że to jest taki efekt bardzo prospołeczny, taka wyraźna pomoc samorządu dla tych rodzin. Wspominaliśmy Suwalską Kartę Mieszkańca. Zakończyły się konsultacje społeczne? Są wnioski i harmonogram prac? Tak, zakończyły się jakby tutaj konsultacje społeczne. Co prawda spodziewaliśmy się więcej wniosków i uwag. Wpłynęło ich tylko 18, co nie jest jakby dużą liczbą jak na tak duże miasto. Dotyczyły one przede wszystkim podwyższenia ulg w ramach rozwiązań, które zostały zaproponowane przez samorząd. Teraz te wszystkie uwagi będą analizowane i chcielibyśmy, żeby na kwietniowej, prawdopodobnie już sesji, pojawiła się informacja z tych konsultacji wraz również z propozycją uchwały. Natomiast które z tych propozycji zostaną wzięte pod uwagę ostatecznie, no to tutaj będzie to wynikało jakby z konsultacji z radnymi, bo wiadomo, że tutaj tą decyzję muszą podjąć radni w postaci uchwały. Tak jak pan prezydent tutaj zaplanował, chciałby, żeby ten nabór wniosków w ramach tego programu ruszył już od 1 lipca, a cały program został uruchomiony od 1 września tego roku.